Siemaneczko, witam was już w kolejnym odcinku kariery Real Madrid sezon drugi. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, bardzo chciałbym ściągnąć dwóch jeszcze zawodników, a mianowicie jednego skrzydłowego pomocnika, no i mógłby być tak naprawdę jeszcze jeden środkowy obrońca, taki na zmianę oprócz Nacho. Wiecie, jak to jest w sezonie, różnie może być, ale chyba transfer środkowego obrońcy zostawimy sobie na przyszłe zimowe okienko. A w tym momencie bardzo bym chciał ściągnąć gościa, który był nieraz związany, powiązywany z Realem Madryt. A mianowicie to jest Sterling. Raheem Sterling był niejednokrotnie przypisywany do Realu Madryt. Zapytajmy, tutaj w ofercie pójdzie Theo Hernandez. Widzieliśmy, że oni nie mają dobrego lewego obrońcy, mają Ismailiego albo Umtitiego. No także taki chłop jak Theo Hernandez mógłby im się naprawdę przydać. Zaproponujmy tyle. Carvajala nie oddam. Nie chcecie Theo? Nie chcą Theo. No to nie. No trudno, trudno, trudno. Lecimy w takim razie bez zawodnika na wymianę. 163 miliony. To nie jest dalej nie wiadomo jaka kwota. To jest Raheem Sterling. Błyszczy na tych mistrzostwach. Stąd ta cena pewnie też. 132. Kozacko. Dziwne, że nie zgodzili się na Theo Hernandeza, bo widzieliśmy jak wygląda ich lewa obrona. Trochę dziwny ruch. Nie ukrywajmy. No będziesz kluczowym, no nie mogę dać tutaj mu innej roli, bo się obrazi, bo się chłop obrazi, a tego byśmy nie chcieli, 5 lat. No kadra Realu mocno przetrzepano. Ja dałem za niego, to dajmy, nie wiem, 290 milionów, ja dałem za niego 130, spoko. Ile on tam z tej pensji? 270. Okej, zszedł trochę, ja niby zszedł. Zszedł trochę z pensji. Nieźle to wygląda. Nieźle to wygląda. Obrona prawie niezmieniona tak naprawdę z poprzedniego sezonu. Mamy w tym momencie 1, 2, 3, 4 nowe transfery w zespole. Całkiem sporo. Mamy jeszcze Toniego Kroosa walejczego. Jakby nie chciał odejść Toni Kroos, to on będzie grał. No, to by... Może tak zostawimy, w sumie może bez tego Pogby. No i tego... A, Theo trzeba opchnąć jeszcze. Dobra, to zależy się od tego, czy dostaniemy ofertę za Theo Hernandeza, czy nie. Bo nie chciałbym jego marnować po prostu. Jeżeli chodzi o rozwój jeszcze, to ja bym bardzo chciał... Alfonso Davisa. Aha, zmień pozycję, jasne. No i git. Zobaczmy rozwój w takim razie jeszcze jego. No i tak od bramki do bramki też miał to być zawodnik. Aczkolwiek dajmy mu rozgrywającego, bo ja bym potrzebował jeszcze takiego jednego rozgrywającego wajeczego. Chociaż nie, box to box, bo jakby taki Pogba przeszedł. Dobra, teraz to zmienimy. Pytanie, jaki numer Raheemowi damy? Może 11? Nie byłoby to głupie. 11. Trzeba to przemyśleć. Jaki numer Raheemowi dać? Zobaczmy, jak te numery wyglądają. Luka Jovic. Dobra, zmienię mu ten numer w końcu. Na 99. Chociaż w sumie Jovic... Nie, dobra, niech będzie. Davisowi damy a nie, sorry, bo ten ma 12. 11. Nie, Asensio chciałem dać 10. Będzie miał po Luce Modriciu. On będzie miał 11. A jaką ma Rodrigo? 25. Dobra, to niech ma w sumie taki. Nie kombinujmy, bez kombinacji. A i Navasowi chciałem dać 1, przepraszam. No zasłużył, nie? No zasłużył chłop po tamtym sezonie. Z numerem 1 znowu na bramce Keylor Navas. No zobaczmy, zobaczmy.
Musimy gdzieś wepchnąć Teo Hernandeza. A może taki Renato Sanchez? Nie no, bardziej taki... Widziałbym Pogbę ciągle, widziałbym tego Pogbę. Nie będę ukrywał. No i zobaczmy. Mecz z Granadą. Wychodzimy najmocniejszym zestawieniem. Chociaż Asensio nie w formie niby, nie? Dobra, Asensio jest zmęczony. Także no... Dobra, Rodrigo, dasz sobie radę, chłopie. Takie Fusa Kubo zagra, chyba że tak wolicie. Nie, też tak nie wolicie. A taki Kamowinga na SPO? Dobra, zagramy bez SPO, w takim razie zagramy z trzema SP. Spróbujemy tak zagrać. Debiut Barelli, debiut Davisa, debiut Sterlinga tak naprawdę też. No i zobaczymy, czy wygramy z dziewiątą Granadą. Szybka symulacja i 4-0 Mbappe, dwie bramki. Mbappe hat-trick. Czy my ściągnęliśmy właśnie najlepszego piłkarza na świecie? Oj, współczuję piłkarzom. 6 meczy w... Boże, 6 bramek w 3 meczach. João Félix też tak naprawdę nieźle tam, bo João Félix 5 bramek w 3 meczach. Też wygląda naprawdę solidnie. Nie patrzcie na ten pierwszy transfer. To Benedyczak kupił jacht. Jacht Perezowi. Ojojoj. Nie no, dobra, wracamy do 4-3-3-4. Ale panie Kamavinga, trzeba się wziąć w garść. No Mbappe ciągnie nas na razie mocno, nie ukrywajmy. Ciągnie nas, przez co Jović nie ma w ogóle minut. Ale co tu się dziwić, no jest tak wypchnięty ze składu. No i zobaczmy, czy będzie ta oferta za Teo Hernandeza, no. Marcos Llorente do RB Lipsk. Ciekawy transfer. Naprawdę fajny transfer i ciekawy. I Lunin, kwota odstępnego. Ale jest oferta za Teo Hernandeza. 75 milionów. Czy ja bym kogoś chciał od nich? Nie. Ale to mnie martwi. No właśnie, ale skorzystali z okazji. Kurcze pieczone. Ojojoj. Busquets odszedł za 2 miliony 900 z Barcelony. Ale się rzucili teraz na Lunina jeszcze. A jak zrzucił? Ja pierdzielę. Nieźle, nieźle, nie powiem. Czy ktoś odszedł już? Został sprzedany. I Toni Kroos. Jakiś John Brownhill. Nie wiem, kto to jest. Ale ja nie chcę go. Ja chcę Kroosa sprzedać po prostu. Wtedy możemy z czystym sumieniem pójść po pola po Pogbę. Niesamowite. No bez tego typka ja bym chciał. Tak jak mówiłem, 90 milionów. Spróbujmy. Nie. 80 milionów, ja nie chcę żadnego typa od nich, szczerze. Spoko. 80 milionów Barney dało, Liverpool nie chciał dać tyle. Trudno. Trudno się mówi, panie Liverpool. Duża pensja, ale gość grał na mistrzostwach jak przekocur. 100 milionów za takiego zawodnika. Kolejny raz w karierze to nie będzie zaskoczenie dla nikogo po takich zawodach. Zapytajmy się, 70 milionów, czy jesteście w stanie za tyle mi go dać? Nie ma szans. I jeszcze tyle kasy chcieli. 79, jesteśmy dogadani czy nie? Dobra, 93. Tyle chcesz, spoko, jestem w stanie tyle zapłacić. 28-letni Pogba, który jest w stanie załadać nam lewą pomoc, środek pomocy, a także SPD. Uważam to za bardzo dobry deal. Będzie tu pasował. Oj, będzie tu pasował jak ulał. Dobra, to 4. Ciekawe, czy się jeszcze rozwinie. Klauzula, myślę, że tak ze 170 milionów będzie odpowiednie dla tego piłkarza. Jakieś ustalam, nie wiem, czy oni się zgadzają na wszystkie klauzule, czy o co chodzi. Ile chce? 255, tak? 100, a, zszedł z pensji! Spoko. Dzięki, Pogba. Tak naprawdę wszystkich, których chciałem, podpisałem.
mamy zespół przygotowany. Kompletny. Nie damy się zaskoczyć nikomu. Zmiany na każdej pozycji są. No, zaraz jeszcze on odejdzie. No i bramkarz odejdzie, ale dobra. I tak mimo wszystko. Skrzydła mamy na easy. Prawie czego Asensio niżej. Na prawej obronie może zagrać Marcelo, może zagrać Nacho. No może Marcelo, sorry. Ja uważam, że jest zarąbiście, szczerze mówiąc. Tylko jeszcze środek obrony, jeszcze jeden, oprócz Nacho. Bo nie jest to zawodnik, chociaż w sumie jako środkowy obrońca, jako rezerwowy da radę. Ale Deportivo Alavés co zrobiło za transfery? Lang, jakiś gościu. Fabregas i Chichos. I to wszystko za 4 miliony. Puff. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dobra polityka transferowa. Lunin nie zmienia barw. Świetnie. Sorry, ziomeczki. Nie. Trochę ich obaliłem w takim razie. Dobra, a my skorzystajmy z okazji i podnieśmy Luninowi ten kontrakt. Bo ja no, lubię typa. Szczerze, nie będę ukrywał. Polubiłem gościa bardzo. A my ponegocjujmy kontrakt. Ja go wystawiłem na listę transferową? Chyba niechcący w takim razie. Sporadyczny. No i gościu sam sobie spisał wyrok, że będzie rezerwowym bramkarzem. No przedłużmy o rok chociaż, co? Żeby to miało jakieś ręce i nogi. Git. Klauzula 82 miliony. Może być, spoko, dla mnie mi pasuje. Ile tam chcę pieniążków? Uważam, że zasługuje. Uważam, że zasługuje na te pieniądze. Także dam mu je. No i mamy wszystko. Mamy wszystko, co chciałem. Wychodzimy jak bosi z tego okienka. Atletico. Się zgłasza po Kamavingę. Kamavingę chcą. No co za ludzie, nie? Miliard wydany na transfery. Odeszli piłkarze za 800 tysięcy. Holy shit! Zobaczmy, jak tam reszta. Derun, okej. Okay. Manolas, fajne transfery. Koundé odszedł. O Jezu, Koundé. To taki transfer mogliśmy zrobić. Kini Hazard, ale to chyba brat Hazarda. Bo widziałem gdzieś tam te banery, ale też sporo piłkarzy sprzedali. Kai Walker do Bayernu, ciekawy transfer. A do Barcelonki ktoś? Nikt nie przyszedł do Barcelony. Okej. Okay. A do Atletico? Aha, to już patrzyliśmy. Dobra, dziękujemy. Fajne okienko. Fajne okienko. Ojojoj. No zobaczmy jeszcze raporty. I zaczynamy zabawę w takim razie. No jego nie chcę już jednak. Zwolnijmy go. A i musimy wysłać skautów znowu. Żeby dla zarządu oczywiście. Także jeszcze trochę pieniążków. Ale transfery poszły. Tak wam na ucho powiem, że szczerze to myślałem, że... A zwolnimy go. Damy 5 na 5. No, jakiegoś. Na pewno będzie jakiś. Tak jest. Szczerze to myślałem, że trochę trudniej będzie. Mimo, że zabrałem te wszystkie pieniądze, jakie dostałem. To jest tak nawiasem wszystko mówiąc. No nie było jednak aż tak trudno w tych transferach, bo mieliśmy dużo wartościowych zawodników, których można było sprzedać. No mam nadzieję, że nie przeszkadza to wam. Bo ja chciałem stworzyć Galacticos. Nowe Galacticos Realu Madryt. Być może po tym sezonie ta kariera się skończy. Celem jest w jednym sezonie zdobycie Ligi Mistrzów i wygrania La Ligi. Także no... Jeżeli to się uda, to kończymy po tym sezonie karierę Realem Madryt i rozpocznie się jakaś inna. Czy się uda? No kurczę, mam nadzieję, szczerze mam taką nadzieję, że się uda. Real Madryt, menedżer obiektem zazdrości wielu reprezentacji. A jeszcze jakby do tego dorzucić o Krosa nie sprzedaliśmy w końcu. O kurde. Oj, to jest problem. Bo ja go nie będę dawał na ławkę.
On będzie grał w takim razie. To jest zbyt wielka legenda, którą ja szanuję. Myślałem, że on odszedł. Parli jednak nie chciało go. Pewnie duże pensje, nie? No dobra, no to co mam zrobić? No będzie grał. To jest zawodnik, którego mega szanuję. No Kozłowski trochę na tym ucierpi, dlatego Kozłowskiego jednak damy na wypożyczenie. Mam takie krótkie wypożyczenie, najlepiej by było. Nie wiem, czy jestem w stanie to ustalić, ale jeżeli nie, to pójdzie na długie po prostu. No, bo ucierpi na tym gościu strasznie. Także no, niestety, Kacper. No ale Kroos ma pierwszeństwo, nie? Kacper się cieszy. Z tego, co widzę. Tylko sprawdzam możliwości, tak naprawdę. Kurde, no, 65 overalla, przychodził jak mu chyba 60, więc i tak całkiem źle się już rozwinął. Dobra, wycofajmy tego Kamavingę, bo już mnie denerwują te... te propozycje. Widać, że no jest rozchwytywany chłop. Oferta z klubu Napoli, podziękujemy jednak. Rozgoryczony? Wow. Wiem, teraz będzie jeszcze mu ciężej o miejsce 11, nie? No ale... Chociaż musi być rozgoryczony chłopak. I gramy z Barceloną. Ojojoj. Dobra. W takim razie to na tyle w tym odcinku. Mbappe. Idealne zakończenie odcinka. Mbappe, zawodnikiem miesiąca La Ligi. Także ja dziękuję wam za oglądanie. W następnym odcinku będzie El Clasico. Do następnego razu. Siema.